Bardzo zależy mi na tym, żeby polska opinia publiczna poznała prawdę w tej sprawie. Jak to wygląda właśnie takie podsłuchiwanie Pegasusem? Co wtedy się dzieje? To znaczy rozumiem, że pana też widziała ta osoba, która pana podsłuchiwała, śledziła. Jak to wygląda tak technicznie zupełnie? Technicznie to wygląda, że to były 33 ataki, czyli restarty systemu, wskazujące, tak jak eksperci wskazują, na bardzo dużą determinację operatora z CBA i z NSO. Czyli chodziło im o to, żeby mieć permanentny podgląd przez 6 miesięcy, nasłuch telefonu. To ten system minimalizuje przekaz danych, także to nie potrzeba wielkiego transferu wielogigabajtowego. Te dane są kompresowane przez ten system, ale to był permanentny nasłuch. Jak trzeba, to włączenie kamery z jednej lub z drugiej strony. Czyli tak w każdej było sytuacji, nawet prywatnej, pana można było oglądać? Niestety tak. A pana rodzina się też odnajduje, bo to nie tylko żona, ale też dzieci, które przecież też muszą jakoś przeżywać to, że przez tyle czasu był pan podsłuchiwany, inwigilowany. Żona mnie wspiera, prowadzi kilka spraw w tej sprawie, między innymi sprawę karną, sprawy przeciwko TVP, publikacji tych materiałów, sprawy pomówień. Trzymamy się i powiem więcej, no ta sytuacja nas wzmocniła też. Wiadomo, że teraz jest bardzo intensywny czas, takie kilku tygodni i przesłuchanie przed komisją i te ekspertyzy, także dzieci są akurat u teściów, ale wszystko jest dobrze, wszystko jest na dobrej drodze i mamy takie poczucie, że cierpliwością można do prawdy dojść w tej sprawie. Dziękujemy panu serdecznie. Naszym gościem był Krzysztof Brejza, senator, no, jak się okazuje, gwiazda teraz tego ciągnącego się politycznego. Dziękuję bardzo. Nie chciałbym takiego sformułowania używać, ale bardzo dziękuję pani redaktor i panu redaktorowi i naszym widzom za udział w programie. I zaczynamy od zdziwienia Pawłem Kukizem. Myślę, że zdziwiony najbardziej może być Jarosław Kaczyński, bo on chyba na niego stawiał, liczył. Ja myślę, że większość z nas jednak spodziewała się, że Paweł Kukiz wywinie taki numer i ostatecznie dogada się z opozycją, no bo dogadał się dzisiaj z Donaldem Tuskiem w sprawie tej komisji śledczej dotyczącej Pegasusa i to może być taki polityczny gwoźdź do trumny dla Zjednoczonej Prawicy, właśnie taka komisja śledcza. Gdzieś zawiódł niestety Jarosława Kaczyńskiego nie po raz pierwszy w ostatnim czasie. Rzeczywiście ta wolta Pawła Kukiza wydaje się już przesądzona. On wykorzystuje swoje 5 minut, przedłużające się już od pewnego czasu, no bo jest tak naprawdę najważniejszym w tej chwili graczem na naszej scenie politycznej.